Witam kochani bardzo serdecznie na moim kanale Sanna Tarot. Zapraszam do wysłuchania horoskopu znaki zodiaku z trygonu Ziemi, byka, pannę i koziorożca. Co tutaj? Oczywiście horoskop tygodniowy od 15 do 21 października 2018 roku. W poniedziałek energia dziewiątki buław, która mówi nam, abyśmy zachowali czujność i ostrożność. Dla niektórych możliwe właśnie, że będzie to sprawa w sądzie, jakaś wizyta na komisariacie. Także tutaj w sprawach, w związkach, w partnerstwie, brak zaufania, czasem zazdrość ze strony partnera, to nie musi być oczywiście we wszystkich związkach, ale właśnie tak jak mówię, brak wiary w partnera, nie ma zaufania, brak wiary w siebie również, zazdrość może być ze strony partnera, partner może nam się przyglądać, nic nie mówić, ale mieć już do nas jakieś zastrzeżenia. Tak kochani, w zdrowiu tutaj uważajcie na problemy z kośćmi, na przeziębienia w poniedziałek. We wtorek energia sprawiedliwości. Możemy załatwiać sprawy urzędowe także, czy sądowe, ale to jest właśnie taki dzień, aby uporządkować swoje sprawy właśnie. Dla niektórych podpisanie umowy, spotkanie może z notariuszem, załatwianie zaległych spraw, prostowanie wszystkiego na odpowiednie właśnie tory, kierowanie naszego życia, porządkowanie i sprawy urzędowe, sądowe. Kochani, w środę chciałabym powiedzieć właśnie dzień na luzie, no dla niektórych na pewno korzystanie z życia, z uroków życia, wycieczka, może impreza na świeżym powietrzu, ale tutaj dla niektórych zmiany, nowa praca, nowy rozdział w życiu, czasem właśnie zmiana miejsca zamieszkania. Też może być jakaś randka dla samotnych. Kochani, uważajcie na stłuczenia, złamania i skręcenia w środę, także na przeziębienia. W czwartek energia diabła. Toksyczne osoby mogą się tutaj kręcić koło nas, toksyczne związki, może jakieś tu pokusy mogą nas tutaj właśnie toksyczne osoby wkręcić w jakieś niepotrzebne sprawy. Każdy z nas ma w sobie diabła, choć trochę, i każdy ma w sobie coś z anioła. To jest normalne, na tym polega życie, że nie są wszyscy święci. I tutaj uważajcie na uzależnienia, może być nerwowy dzień. Może być nerwowy dzień, ale także stany zapalne, temperatura, i to może być wszystko. To nie muszą być właśnie jakieś mafijne sprawy, kasyno czy alkohol, może być po prostu przeziębienie. Tak, w środę będziemy gdzieś na zewnątrz, a w czwartek na imprezie, a w czwartek możemy chorować. Czego nie życzę, ale może tak być. Kochani, w piątek królowa buław. Zawodowo tutaj spełnienie, będziecie mieć sukcesy, dużo kontaktów, podjęcie decyzji słusznej, jaką macie tutaj w piątek do podjęcia, to na pewno będzie decyzja słuszna. Także możecie pomoc otrzymać. Może także z przyziemnych spraw tutaj jakieś niezaplanowane zakupy. Królowa buław lubi się podobać. Może fryzjer, może kosmetyczka, może wyjście do spa wieczorem w piątek. W sobotę dużo mocy, dużo siły, dzień taki pełen działań, takie poważne, skomplikowane sprawy będziecie załatwiać, nic ani nikt was tutaj nie pokona, bardzo dobre zdrowie, dobra energia,
A w związkach tu kobieta może przejąć inicjatywę, kochani, w sobotę. I w niedzielę król buław, także w niedzielę możecie zrealizować bardzo dużo spraw, dużo pomysłów. Takie pokonanie trudności z królem buław tutaj przychodzą. Będziecie dążyć śmiało do celu. Możecie się gdzieś wybrać właśnie też blisko natury. Gdzieś, gdzie musicie dalej dojechać. Może właśnie gdzieś do jakiegoś parku czy do lasu. Zdrowotnie, wspaniale, powrót do zdrowia, ktoś nie domagał. Tutaj w uczuciach także szczere zaangażowanie ze strony partnera. Także bardzo przyjemna niedziela. Cały ten weekend właśnie tak się zapowiada. I od tarota anielskiego wybrałam kartę Świat. Tu świat stoi przed Wami otworem w tym tygodniu. W pracy właśnie bardzo dobrze, dużo radości, zaangażowania. I także, że jesteście na prawidłowej ścieżce w Waszym życiu. Wszystko powinno się spełniać. Sprawy, o które pytacie, powinny być załatwione pozytywnie. Kochani, na tym kończę. Przesyłam Wam moc pozytywnej energii. Życzę bardzo udanego tygodnia. Przesyłam uściski, buziaki i do następnego horoskopu. Zapraszam serdecznie do subskrypcji.